I moi drodzy, kolejna niedziela, kolejny vlogasek, tą razą, nie zgadniecie, ale jadę znowuż na zawody. Teraz jest już godzina dosyć późna, bo jest godzina 9, ale no wczoraj miałem ciekawy dzień, bo wstałem tam o 6 rano, pojechałem na giełdę, po giełdzie, na ślub, do pracy w sensie, tak, jak wiecie, bądź nie wiecie, a kreator filmuje, fotografuje śluby. Wróciłem o 2 w nocy, o 3 w sumie gdzieś z hakiem leżałem w łóżku i dzisiaj o 7.30 wstałem i jadę na zawody. Ledwo na oczy patrzam, ale jakoś to jest. Zobaczymy, moi drodzy, jakie będą wyniki. Na razie to jedynie marzę o tym, żeby się przespać. Co ciekawe, jadę po Wiśnie. Wiśnia zapisał się do klubu. Czuję się trochę winny temu. Czyli innymi słowy, się cieszę, że Wiśnia się zapisał do klubu. Dzisiaj będą zawody shoot-off tak zwane. Nasz klub organizuje je z tego, co przynajmniej wiem, po raz drugi. No, na poprzednich nie miałem okazji wziąć udziału, ponieważ byłem nad morzem. Shoot-off troszeczkę inaczej niż Trigun wygląda, mimo że też używamy 3 rodzajów broni do tych zawodów. To są takie eliminacje po 2 osoby startujemy, później robimy, znaczy są eliminacje, później drzewko. Tych osób robimy takie drzewko, powiedzmy jak ala piłkarskie. No i tak parami się startuje, tak? Zresztą zobaczycie zaraz wszystko na filmiku. Mam nadzieję, że nie zapomnę włączyć GoPro. Mam nadzieję, że szerszeni żadnych nie będzie. Gdzie wszystko się uda. Jeszcze ledwo, no kurczę, nie wiem, czy nie będę zaraz spóźniony, bo się okazało, że, znaczy okazało się, PFA dziwnie zrobiło otwarcie w amunicji i rozsypałem, nie wiem ile tam było, albo 500, albo nie, 250 sztuk amunicji. Otworzyłem i tylko tak słuchałem, jak wszystko leci na podłogę, na krzesło, tak jak deszcz 9-milimetrowej amunicji poleciał na wszędzie w zasadzie. Także musiałem szybko jeszcze zbierać to przed chwileczką. No ale dobra, jadę, moi drodzy, już po Wiśnie i lecimy dalej na Strzelnicę. No i moi drodzy, jesteśmy. Nie miałem czasu nawet nagrywać tego vloga, bo mamy taki czas na spinie, bo jakoś, nie wiem, wyszło tak. Wyjechałem niby planowo, ale jeszcze po Wiśnie zajechałem, bo jedziemy na jedno auto. No i jakoś tak się troszeczkę to wszystko przeciągnęło. Mamy jeszcze 13 minut na Strzelnicę, żeby dojechać, ale już jesteśmy bardzo blisko. Ja pytam, co mam mi kupić, bo jesteśmy na stacji, ja akurat mam kaburę zewnętrzną, klamkę, nie będę łaź w ruchu straszył. I moi drodzy, za chwileczkę będziemy już na zawodach. Wiśnia ogólnie zapomniał portfela. Złoty ani Rafałek nie mają gotówki. Będzie improwizacja. Cisza na torze. Uwaga. Pokaż komorę, strzał kontrolny, spokojnie do... Co to jest u góry? Włączcie se nagrywanie i se czułko jebnijcie. Piotruś Dyńka. Okej. Okay. Ładnie. 10,99. Pamiętaj, na piechotę wracasz jak coś. Okej, okay. Pozycja dobra. Na piechotę. Zabezpiecz. Pozycja low ready. Pierwszy low ready. Strzelcy gotowi? Tak jest. Cisza na torze. Uwaga.
Dobra, stop. Dobra. Czemu mi tamta nie weszła? Rozładować się. No poczekaj, poczekaj. Jeśli ją wyciągnę. Strzelcy gotowi? Tak jest. Cisza na torze. Cisza na torze, uwaga. Strzał kontrolny. Wygrywa numer. Kabura. Kurde, wiśnia ze złotem wygrał. No cóż, będziesz z niego szydził najwyżej troszeczkę. Uwaga! Cisza! Cisza na torze! Ale far, dobra, spokojnie. Komora, jest ok, zamknij. No i moi drodzy, jesteśmy z Wiśnią po zawodach. Wielkie zdziwienie, ale takie naprawdę wielkie, bo Wiśnia miał swój debiut. Ile razy ja Cię wziąłem na Szczynicę? Dwa razy, bo raz tam ze scena strzelać, to nawet nie liczymy, tam ile, pięć naboi, czy tam to nawet nie liczymy. Pierwszy raz Cię wziąłem 3 tygodnie temu na Szczynicę, coś tam Ci pokazałem, postrzelałeś? Miesiąc temu i 2 tygodnie temu. I tydzień temu. W niedzielę. I no. Powiem wam, to są jedyne strzelania, które on tam strzelał. Niedużo tam strzelał, to nie takie normalne strzelanie sobie, prawda? Zestrzelił na przykład. Trzy razy. Raz byłem, później drugi raz z Patrykiem. Teraz aha, no trzeci raz. No ale to takie to, też na ostatnią chwilę, ale takie pod wieczór. No. To ile ja tam strzeliłem? 20 kałacha? W sumie w życiu strzeliłeś tam kilka. W ogóle chociażby strzelby, to strzeliłeś przed zawodniczym dzisiejszych zawodów, to strzeliłeś wcześniej trzy pociski. I powiem wam, że. Kwalifikacje robiliśmy na początku, tam wam wrzucę tylko swoje, mam przebiegi do kamery, cały czas nie chciałem się już zdejmować, tak cały czas musiałem pas zdejmować, pożyczać Wiśni swoją broń, znaczy broń długa to luz, ale cały czas musiałem kaburę wypinać, pożyczałem mu pistolet, magazynki dwa i cały czas tak się przerzucaliśmy tym, także powiem wam, że no było to jakie było, ale kurde, no pełen szacun dla Wiśni, bo mówię, poszedł i strzelał, nie było na zasadzie, że o, przyszedł świeżak, nowy, tylko strzelał na równi. Tutaj już nie będę mówił w filmie tego, że Rafał w ogóle kwalifikacji na przykład nie przeszedł bala, bo tego nie będę mówił. Ale powiedziałem. Nie będę tego mówił, bo chłopakowi może być przykro, że słabo mu z pistoletu poszło. Nie będę tego mówił, nie. Umówmy się, nie mówię tego. No, ale później w zawodach pierwszą turę przegrałem, nie pamiętam z kim byłem. Z kim ja byłem na początku, z kolegą, nie pamiętam już z kim byłem, ale przegrałem, coś mi się, zresztą zobaczycie na przebiegu, coś mi się ze strzelbą coś mi się popieprzyło, nie wiem. No, aczkolwiek mówię, nie wiem, to nie jest żadna wymówka, ale zarąbany byłem, tam usnąłem ile, 2 razy? Na krzesełku, w ogóle obudzili mnie. No. Ja padnięty byłem. Coś tam mi nie, pierwszy przebieg, no, znaczy kwalifikacje poprawiliśmy w ogóle, zacznijmy od tego, kwalifikacje. Ja pierwszy raz tam strzeliłem, powiedzmy 15 plus jedna kara, to miałem około 20 sekund, ale można było poprawić raz. No to stwierdziłem, że a co, poprawię sobie. I poprawiłem tam na 10 sekund z ułamkami jakimiś małymi. Złoty też poprawił i dokładnie mieliśmy chyba milisekundy nas różniły, bo wiem, że z sekundy mieliśmy 10 i przecinek jakiś tam mieliśmy inny, ja i Złoty. I Wisia też na 10 z hakiem małym poprawił, także naprawdę, zobaczcie. Na 16 no, miejsc byłem na 11. No to kurde, nie na, na 16 to przechodziło, a więcej osób brało. Tak, no, brało ze 20 osób czy coś. Osób. No, także 16 przechodziło i byłem 11. No to kurde, szapoba jako człowiek, który poszedł tak z czapy sobie, poszedłaś, naprawdę respekt. A druga, no i później poprawiliśmy sobie, tak jak mówię, te czasy mieliśmy tam około 10. Złoty ogólnie fajnie strzela, ma fajną pompkę, strzelbę ma automatyczną, więc to mu też daje taką niemałą przewagę i fajnie mu z tej strzelby idzie, o ile dobrze załaduje nabój.
Nie no, tego nie będziemy mówili przecież. Nie, no, ale nie, naprawdę, złoty ogólnie dobrze strzela też. Znaczy właśnie... Rafałek też dobrze strzela, on z pistoletu ma troszeczkę problem, ale też Rafał dobrze strzela. Rzadka karabin, coś, czy strzelbę, Rafał bardzo fajnie strzela. Niestety nie przeszedł, bardzo, bardzo szkoda. Bo fajnie między tak sobą rywalizować też. Wiadomo, że między innymi, ale między taką naszą tą paczką też fajnie się rywalizuje. No. Ale w każdym razie, kurde, Wiśnia, pierwsze co? Pierwsze wygrałeś, tak? Nie, nie, pierwsze przegrałeś, tak jak ja. Przegrałem. Ja przegrałem, bo mi się coś zacięło. Później ja drugie... Mi z tą blokadą strzelby, że ci domieszał trochę. Już miałem zwłokę małą, no i... Ja w ogóle... Na... wyciągnąłem razem z kaburą. Ja w ogóle pierwszy start był. Na pierwszej strzelbie to ja w ogóle przeładowałem. Dobry nabój wywaliłem, to też mi się coś tam posrało. Ale kurde, naprawdę, szapoba, bo później... Później ja już taki... Obudzili mnie tam, żebym startował. Poleciałem. Już tak strzelałem na pozycji przegranej, mówię, nie, nie uda mi się. Jakoś mi się udało, nie pamiętam już jak. Dosyć chyba w łeb szliśmy. I później następną turę, co miałem, no to przegrałem, ale to też kolegę tam nadgoniłem, bo chyba na karabinie on troszeczkę poległ, dłużej mu zeszło i na strzelbie go dogoniłem. Nie, pistolet. Równo szliśmy, pistoletem go dogoniłem, tak. Faktycznie, to mi mówił Piotrek. Kupa, sam w krzakach, sam sobie, no. No, pistoletem go dogoniłem, faktycznie. I dosłownie jednym celem. No fajnie, to było fajnie, fajna taka rywalizacja jest na równi. Czasami na równi te ostatnie blachy spadały, fajne, to jest fajne. Więc już odpadłem. I Wiśnia, tą co ja już odpadłem, on Wiśnia to wygrał ze złotym. Gdzie się śmialiśmy, że Wiśnia walkowera daje, tak? Że, no bo no, kurde, on złoty... ze strzelbą automatyczną, ja z pompką normalną. Ale w ogóle złoty, wiesz, też dobrze strzela, no nie oszukujmy się. Sądziłem, że nie będę miał szans, nie? Nie oszukujmy się, Wiśnia naprawdę złoty naprawdę fajnie strzela i kurde... Wow, to było taki wielki szok, że Wiśnia w ogóle tam podołał. Ja ze złotym strzelałem, to przegrałem na przykład, tak? Tylko no mówię, my się wtedy pocięło. O, ja ze złotym strzelałem chyba na początku, co mi się zacięło. Tak, ze złotym. Tak, ja miałem zacięcie wtedy. Znaczy nie zacięcie, coś tam się mi posrało. Jeden nabój był tu, drugi na łyżce, coś wrzucił się, nie wiem co tam się wydarzyło do końca. Może na filmie to zobaczę, przeznajduję, bo ja na pół śpiąco tam startowałem chyba. Ale fajnie, naprawdę fajnie. No i Wiśnia ze złotym wygrał, no i później, ostatnia tura co był, czwarta, to coś się wydarzyło. Pierwszy raz strzelałeś z lewej strony, miałeś te na karabinie nie zielone cele, tylko białe. Może były gorzej widoczne, bo nie były też świeżo pomalowane. Ale tam poszło ci, no, kolega skończył wszystko tam, czyli karabin, strzelbę i pistolet, a Wiśnia jeszcze był... Jeden puper zrzuciłeś wtedy tylko chyba z karabinu, nie? No, coś się wydarzyło, poszedłem za chwileczkę nie, na... Później zrzuciłem drugi, ale ci już nie widziałem. Aha, to drugi, już nie widziałem, bo ja nie miałem okularów, to nie patrzyłem akurat jak ty strzelałeś, tylko... No, ale kurczę, powiem wam, że faktycznie... Wiśni dobrze poszło. No ten ostatni to nie wiem, no coś naprawdę grubo nie pykło Wiśni. Nie wiem czemu, no ale no kurczę, no nie oszukujmy się, on zajął w zasadzie lepszą pozycję niż ja. Nie oszukujmy się, tak? No bo przeszedłeś jedno więcej teoretycznie, tak? Więc kurde, szapoba. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie, fajnie rokuje to. Gdzie Wiśnia już jest w trakcie robienia pozwolenia. No co, pierwsze kroki poczynione. Czyli jesteś zapisany? Tu jest? No, tu też jest. Też właśnie widziałem, że jest. Także moi drodzy, tak wyglądały zawody. Naprawdę bardzo fajne i udane. Shoot-off bardzo mi się też podoba. Trigan shoot-off, bardzo fajne formy zawodów. Jeżeli ktoś by chciał zapisać się do klubu, takie małe, taka nagonka, żebyście robili sobie pozwolenia i to już nie chodzi nawet czy w naszym klubie, bo jeżeli ktoś jest z okolic, Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów, jak się ten PCIM nazywa tutaj? Ten PCIM tutaj jak się nazywa? Legnica. Jak? Trzebnice. Trzebnice, ale to się powiat nazywa, to jest ten... Chocianów. Chocianów, o. Jeżeli ktoś jest z Chocianowa, to zapraszam was do KS Glaubery. A jeżeli jesteście gdzieś dalej, to idźcie, róbcie sobie pozwolenia, naprawdę to jest, już mówiłem o tym na głównym swoim kanale, proste, tak jak zdanie prawo jazdy. A, no jest fajna zabawa, fajna radocha i to już nawet nie chodzi o to, że możecie, jak zrobicie sobie takie pozwolenie, co wam mówiłem, że możecie nosić broń na co dzień, tylko po prostu też fajna rywalizacja, fajne sportowe zawody. Pan, fajny klimat jest takich zawodów. Zadowolony. Dokładnie. Także na tym chyba kończymy wydarzka, bo dzisiaj już takie jakieś same prace mi zostały, takie nudne rzeczy raczej, także to były takie bardziej relacja z zawodów shoot off. Trzebnice, KS, Glaubery, nie Trigan, to był shoot off Trigan. No Trigan, no bo strzegł, no tak. I flagi trzeba zrobić. Bo są też czasami zawody shoot off. Off. Pistolet. Off. Na przykład, na jedną broń, nie? Ale dobrze ci poszło.
Gratuluję. Dzięki. To trzymajcie się. Hejka.